Witam wszystkich. Pogoniłem tam sąsiada Mirka. Tu moje latają. I tu jego pasiak usiadł, obcy. No, usiadł z moim murzynkiem jakimś młodym. A tam też się poderwały, nie, lot widać totalny. Ładny pasiaczek, ale teraz go wygonię. No, jego na pewno. Tam jego wybijają. Moje tutaj. Dzisiaj patrzę, to sprzątałem trochę. Patrzę, coś gołębie wyszły mi z gołębnika, nie chcą wejść, wchodzę do środka i nie wierzę. Słuchajcie, siedzi sokół w gołębniku tutaj. Jednego ma zabitego murzyna, drugiego pokancerowanego już też oczywiście, bardzo mocno. I patrzy się na mnie, no wystraszyłem się, wziąłem, no nie zdążyłem zamknąć mu tych drzwi, wyleciał, ledwo wyleciał, ten taką rozpiętość skrzydeł, że ledwo stąd wyleciał. Tylko krew została po gołąbkach. Aj, mówię, kurde. A, to tylko krew została, proszę. Normalnie na żarniku siedział i wpierdzielał gołębia. Jednego, drugi leżał zabity. I dwa murzynki, moje stare lotniki, kurde, szkoda, no szkoda, no ale i ten jastrząb, ten sokół gdzieś tu poleciał, widać, że tutaj jakiś młody musi być, on gdzieś tu siedzi na drzewach, bo już dwa dni pod rząd przelatuje, ale że do gołębnika mi wleciał, kurde, moja nieuwaga, bo tam sprzątałem, poderwały się raz, on już był w gołębniku, one siadły biedne, nie chciały wejść do gołębnika, on w gołębniku sobie siedział. Teraz będą latały mi z godziny, albo nie wiem. No ale tu sąsiad zgonił na szczęście, on że myśli, że moje tak latają i też pod... też mu ładnie latają. Zobaczcie jak... zaraz się z moimi złapią. Dobra, na razie pauza. Bo nic tu nie będzie na razie. O, o, złapały się, już chodzą razem. Już chodzą razem. No, rozciągają się. Jego w dół schcą, a moje do góry. No, się szarpią. Zobaczymy, co zostanie. Ja będę cały czas z nim miał takie haki. Tutaj jestem przygotowany na to. Ale to dobrze, nie? Słuchajcie, tam gołąbki wysłałem, mam nadzieję, że wam się przydadzą. Także wszystko jest ok. Jutro mam tutaj trochę z mojego biegania, trochę takie tu zawody, takie w Elblągu. Może wam nagram, zobaczycie jak działam. Jutro mam, jak pogoda będzie fajna, to wam nagram, zobaczycie co ja tam jutro będę robił. A moje, te jego się rozrywają, moje trzymają się mocno. Ach, znowu hak. Ale się rwą i łapią, rwą i łapią. Jego już nie wytrzymują, pojedynki takie się odbijają. Mirek ma już troszkę, będzie zabawa. Tam coś górą przyleciało. Jakiś bocian masłowy, chyba jego odciął i teraz przyleciał. Jego mają trochę lęk wysokości. Moje trochę wyżej. No, rozerwałem, bo moje się mocniej trzymają. Jego tam małe statko się oderwało.
Czy niebo jest zachmurzone i tak trochę słabo widać. Dobra, na razie pauzę, bo mnie kark boli. Wiesz, latają, latają, tam się łapią cały czas i rozrywają. A moje już są chyba zejść niżej. Nie wiem, mam nagrać Budapeszty, no ale mówię, nagram wam tutaj haki. Trochę smutny jestem o te dwa murzynki, no kurde. Żeby to były jakieś tam takie nierówne czy coś, takie w miarę fajne murzynki. Już nie chciałem pokazywać tego, no już tam. O, rozrywają się. Uciekają, jego już na dół schodzą. No i do góry. To jest właśnie to, i weź to człowieku, sprzedawaj murzyny. Jak do wiosny, jak tak będzie, już trochę wysłałem chłopakom, trochę tu mi zaraz zginie. Trochę mi jastrząb, coś mi odejdą i znowu zostanę i do wiosny będę miał już teraz nie wiem ile to jest, chyba było 113. 113 tam wysłałem, tutaj dwa. O kurde, coś tu piszczy po boku, może znowu gdzieś ten jastrząb tu siedział, w soku. Jastrząb tam na dole, ale ten akurat to jest ten wróblarz. To jest ten mały, on też tam trochę szkody może narobić. A, już u sąsiada się poderwały chyba wszystkie te nieloty, nawet co ma, bo tam zaleciał do niego. Aha. O, ma tego i tam od góry trochę szparuje, a? Ruszył dołem też. Moje tutaj. Jeszcze nie zgrane dobrze, ale. Ale pędzi, dobrze, dobrze. Ważne, żeby pędził. Przelatuje jakieś żołniki mi nad głową. A gdzie moje, a gdzie moje, a moje tu. O, pokażcie. O. To są moje ptaszki. Jutro ich nie wypuszczę w ogóle, jutro tam nagram, czy pojutrze w Budapesztu, a tych już nie będę wypuszczał. Przez tego jastrzębia, czy sokoła. One są biedne, wystraszone. Szkoda mi ich, bo nawet raz wyganiałem. Już nawet bały się wychodzić z tego gębnika, później już. Najpierw nie chciały, a teraz nie chcą wychodzić w ogóle. Aj, no ale takie jest życie, nie? Trudno. Dobra, moje tam gdzieś latają, widzicie? Niech latają sobie. Dobra, na razie pauzę, bo nie ma co. Dobra, witam po pauzie. Siadły tu gołębie, co tam jest? A, jeden jasny jego jakiś jest. Pasiak tutaj jest i tam tipler chyba jest w środku, jakiś taki kok czy Budapeszt. No, zobaczymy czy to wleci. No, pasiata już wleciała. Jasny wleciał, ale gołębie. Dobra, na razie pauzę, wyciągnę je. Dobra, zobaczcie, takie to dzisiaj wpadły sąsiada. Jasny pasiak i taki jakiś koczek Budapeszt. Dobra, spróbuję mu to wypuścić, niech to ucieka z niego. Ale to o, siadło u mnie. Teraz dopiero muszę wziąć wędkę moją. Czekajcie sekundę. Dobra.
Wezmę wędkę i zaraz. Nie wiem, czy te pasiaty do niego doleci jakiś nielot. No ale niech lata. Nie, gdzieś tam poleciało. Może się rozbuja, to może doleci. No dobra. On to widzę podgania. Jasne, to on już był parę razy. On z niego nie będzie miał pożytku. Bo on do mnie tu siada często. Już tutaj raz był, ten tipler tak samo. Muszę powiedzieć, niech je skasuje. Dobra. Trzymajcie się, pozdrawiam. Następnym razem też w Budapesztu. No dzisiaj nie, no mówię, bo tu nagrałem trochę tutaj taką takie haki. Dobra, trzymajcie się.